Święto Książki i Prasy, które odbyło się 24 i 25 maja 1969 roku w Ornecie, było dużym wydarzeniem. Do naszego miasta przybyły orkiestry, zespoły taneczne, zespoły sportowe. Odbył się również kiermasz Książki i Prasy. Ulicą 1 maja przeszedł pochód. Kluby PTTK, TKF i klub motorowy z kolumną samochodów oraz motorów zamykały pochód. Z tej okazji ornecki nauczyciel poeta, pan Franciszek Chruściel, napisał wiersz i piosenkę o Ornecie. Miejski Dom Kultury wystawił sztukę. Większość imprez odbywała się na stadionie i okolicznych placach. Występy zespołów artystycznych marynarzy ze statku MS Orneta cieszyły się wielkim powodzeniem wśród mieszkańców i gości zaproszonych. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, pani Janina Racinowa, jako matka chrzestna statku MS Orneta, otrzymała od załogi upominki i dyplomy. Widzimy kilka migawek z rejsu. Przy sterze matka chrzestna statku. Klub motorowy zorganizował rajd samochodowo-motorowy dla dzieci i dorosłych. Dla dorosłych rajd samochodem na orientację. Zawodnik otrzymał kartę drogową z oznaczonym azymutem. Pierwszy odcinek Jajczarnia Krosno. Za kościołem w Krośnie należało przejechać przez wodę, aby dostać się na plac prób i potwierdzić swój przyjazd w punkcie kontrolnym. Następnie zawodnik otrzymał pytania z pierwszej pomocy, pytania z kodeksu drogowego oraz pytania z książek Mickiewicza lub Sienkiewicza. W ciągu 2 minut musiał odpowiedzieć na 10 pytań z każdej kategorii. Pytania z Mickiewicza i Sienkiewicza opracował pan Franciszek Chruściel. Pytania z pierwszej pomocy pan Stefan Kierul, pracownik pogotowia ratunkowego. Pytania z kodeksu drogowego otrzymaliśmy z Polskiego Związku Motorowego. Jazdę na azymut opracował pan Mirosław Naszkierski. Każdy uczestnik otrzymał proporczyk Święta Książki i Prasy. Proporczyki wykonali organizatorzy rajdu. Pani Żuk i pani Fecowicz uszyły 150 sztuk proporczyków, a panowie odpowiedzialni byli za nadruk na proporczykach. Na zakończenie rajdu rozdano podziękowania i dyplomy.